Witam wszystkich. Wiecie, co to oznacza, jeżeli bizon jest bez koła? Ci, co pewnie mieli do czynienia z takim sprzętem, wiedzą, o co chodzi. Ja wam mogę pokazać. Tu z tyłu. O. Wiecie, co to oznacza? Mechanizm różnicowy, półośka była dobra, mechanizm różnicowy był rozwalony, wyrobione luzy miało na satelitach, bardzo churczało, przy okazji zostało, pokażę wam, wszystko rozebrane, widzicie, tutaj duże koło jest, wszystko zostało rozebrane, pusta skrzynia, jest jeden wałek dopiero złożony. Olej zostanie wymieniony. Wszystkie, widzicie, tam skrzynia biegów cała jest, hamulce, wszystko. To wymieniane będzie, myślę, że 2-3 sezony będzie znowu spokoju. O ile jakieś łożysko się nie rozleci, bo te łożyska, co teraz produkują, to są jakieś niewypały. No i co? Powoli przygotowujemy się do żniw. Przez postój rozlazł się wąż. Widzicie, tutaj jest. Węża nie ma, zaślepiłem tak, żeby się olej nie lał. Węże już są, trzeba tylko je założyć. Dwa nowe od siłownika skrętu. Wylał się cały praktycznie olej ze zbiornika, no bo to grawitacyjnie z góry leciało. Tu był chyba najniższy punkt. No więc wyleciało, widzicie, tutaj na ziemi jest kupa tego oleju. No i co? Oponki. Jeszcze w miarę jako takie. Mam do sprzedania takie od ładowarki. Dwie sztuki. Tylko 20-warstwowe, nie 12, tak, tutaj jest tylko 20, gorszy trochę bieżnik, po 200, czyli 251, to się dogadamy. Tylko będę musiał ściągnąć felgi, bo są takie skręcane ładowarki. Tutaj klawisz jeden, w zapasie jest używany. W spadku razem z kombajnem dostaliśmy. Akumulatorów nie mam, muszę akumulatory kupić. No i co? To by było na tyle. Śrubka tu się wykręciła, widzę. Co blaszkę trzyma. Będziemy kończyć. Jutro zabieramy się znowu za składanie tej skrzyni. Tą zębatkę wyciągaliśmy 2 dni. Bez rozjeżdżenia tamtej drugiej strony. Patrzcie, musieliśmy tutaj wyciąć kawałek profilu. Musimy go wstawić tam z tyłu, żeby było miejsce dobrze dojść do... No do... Na przyszłość. Żeby można było z powrotem wyciągnąć to koło. Chociaż i tak było dużo gimnastyki. Zobaczymy. Siłowniczki. Siłowniczki, widzicie, tutaj wszystko jest na swoim miejscu, suchutkie. Ten wąż tutaj któryś był, widzicie, tutaj jest troszeczkę rozerwany, nie. Któregoś też się pocił. Zobaczymy. Będę kończył. W tamtym roku, 2 lata temu, orbitrol był robiony, suchutko jest, widzicie. Dobra. Widzieliście, mogę pokazać wam jeszcze, jak wygląda skrzynia w środku. Patrzcie, tam jest. O, coś takiego. Pusto tam na razie jest, jeden wałek tylko. Reszta jest na warsztacie w garażu. Do przyniesienia. Może wiecie, gdzie kupić taki wyłącznik.
bo nie mogę go nigdzie dostać. To jest od akumulatorów. Wyłączanie prądu na ten kombajnie. Dobra, na razie kończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.